Ile pieniędzy mają fundacje i stowarzyszenia w Polsce? Już mówię. Przeciętny budżet organizacji w 2020 roku wynosił 26 tysięcy złotych. Taki wynik oznacza, że przeciętne przychody organizacji spadły po raz pierwszy od 10 lat. W 2017 roku wynosiły 28 tysięcy złotych. Przyczyny mniejszych budżetów mogą być różne, ale wiele danych wskazuje na negatywny wpływ pandemii. Oczywiście sytuacja finansowa nie jest taka sama dla wszystkich organizacji. Zasobność portfela organizacji zależy m.in. od tego, czy funkcjonuje ona na wsi, czy w mieście oraz w jakiej branży działa. Największe budżety mają fundacje, organizacje z dużych miast oraz z branży pomocy społecznej i ochrony zdrowia. A jak jest u Was? Czy Wasza organizacja też ma coraz mniej pieniędzy? A jeśli tak, to z czego to może wynikać?